Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie na webinarium eTwinning. Zostali już Państwo przeniesieni z poczekalni do docelowego pokoju webinaryjnego. Mam nadzieję, że się słyszymy, widzimy. Ja nazywam się Jolanta Gradowska, jestem przedstawicielką Krajowego Biura eTwinning przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone edukacji medialnej. Cała seria, którą będziemy rozpoczynać właśnie tym spotkaniem, nazywa się Edukacja poprzez media. I jak Państwo widzą na slajdzie, pierwsze spotkanie to jest takie spotkanie wprowadzające w tą tematykę, więc będziemy na start rozpoczynać od podstaw. Ze mną jest już ekspertka, osoba odpowiedzialna za całą serię, pani Małgorzata Nowak. Dobry wieczór, Małgorzato. Dobry wieczór Państwu. Troszkę więcej o pani Małgorzacie za chwilę. Teraz poświęcę czas na techniczno-organizacyjne aspekty naszego spotkania, więc zachęcamy Państwa serdecznie do tego, aby przedstawili się Państwo na czacie. Zapewne ciekawą informacją będzie to, w jakim wieku są Państwa uczniowie albo jakich przedmiotów Państwo uczą w chwili obecnej w swoich placówkach. Jeśli będą Państwo mieli jakieś problemy techniczne, to zachęcam do kontaktu bezpośredniego ze mną. Mogą się Państwo ze mną kontaktować przez cały czas trwania spotkania poprzez czat lub wybierając opcję czatu prywatnego, klikając na moje imię i nazwisko na liście uczestników i wybierając opcję po angielsku Start Private Chat. Wtedy będę mogła bezpośrednio pomóc Państwu w konkretnym problemie technicznym lub organizacyjnym. Druga rzecz, jeśli chodzi o nasze spotkanie, to czas trwania tego spotkania. Dzisiaj przewidujemy 60 minut, więc zakończymy je w okolicach godziny 19. Bardzo proszę pozostać z nami do końca, ponieważ na koniec będę miała jeszcze kilka informacji. Między innymi będę pokazywać Państwu, gdzie będą Państwo mogli pobrać prezentację, gdzie w niedalekim czasie udostępnimy nagranie z dzisiejszego spotkania oraz przeprowadzimy krótki quiz powebinaryjny, który pozwoli wystawić nam certyfikaty dla Państwa oraz umożliwi modyfikację tego wydarzenia na platformie eTwinning Live, tak aby było ono widoczne w Państwa portfolio. Więc ankieta jest taką listą obecności. Link do niej pojawi się na sam koniec spotkania. Bardzo proszę pozostać z nami do godziny 19 w związku z tym. A ja już powolutku przejdę do meritum. Przedstawię Państwu opiekuna całej serii Edukacja poprzez media, pani Gosia Nowak, nauczycielka z ponad 30-letnim stażem, edukatorka właśnie edukacji medialnej, ale nie tylko. Również edukuje uczniów swoich z zakresu edukacji globalnej oraz antydyskryminacyjnej. No i dociekań filozoficznych. To jest bardzo ciekawy aspekt również. Pani Małgorzata ma doświadczenia z edukacją medialną, prowadziła autorską klasę język i media w byłym gimnazjum, realizując swój autorski program, więc będziemy dużo mówić o tym, w jaki sposób ta klasa funkcjonowała, jakie projekty udało jej się zrealizować. Ale nie tylko, bo realizuje również projekty międzynarodowe, pracując w Młodzieżowym Domu Kultury w Piekarach Śląskich. Przekażę już głos naszej prelegentce, pewnie coś dopowie jeszcze o sobie więcej Państwu i życzę oczywiście udanego spotkania. Ja wracam do Państwa na 5 minut przed godziną 19 i jestem oczywiście cały czas dostępna w tle na czacie. Dziękuję bardzo za tak miłe wprowadzenie. Cóż mogę dodać? Generalnie dobry wieczór wszystkim Państwu. Mam nadzieję, że uda mi się zainteresować Was wprowadzaniem edukacji medialnej do Waszych działań na każdym etapie edukacyjnym, bo generalnie uważam, że tak powinno się robić i tak powinno wyglądać dzisiejsze szkolnictwo nowocześnie i odpowiedzialnie. Cóż mogę dodać? Tak, to prawda, w czasach właściwie schyłku gimnazjum porwałam się, na początku sądziłam, że trochę z motyką na słońce, ale namówiona przez koleżankę do przekonania dyrekcji do założenia klasy pod tytułem Język i media. I ta klasa miała zwiększoną ilość godzin z języków obcych. I dodatkowo jeszcze przedmiot pod tytułem Wychowanie do mediów. Na początku miało się to nazywać edukacją medialną, ale ja po jakby zgłębieniu tematu i po pochyleniu się nad autorskim programem stwierdziłam, że nie może to być edukacja medialna, tylko właśnie wychowanie do mediów,
ponieważ uznałam, że tak jest właściwie i tak powinno to brzmieć. I świetnie to funkcjonowało przez 3 lata. W kolejnym roku mieliśmy nabór i bardzo dużo chętnych do kolejnego rocznika. Niestety organ prowadzący na to się nie zgodził, kiedy jeszcze nie było mowy o tym, że gimnazja zostaną zlikwidowane. Zarzucano nam, naszej placówce, dyrekcji, że drenujemy rynek nauczycielski, inni nauczyciele zostają pozbawieni pracy, bo u nas się coś dzieje, bo generalnie gimnazjum, w którym pracowałam, miało kilka klas profilowych. Nie tylko języki media, były klasy aktywności twórczej, była klasa politechniczna, były klasy sportowe i było to gimnazjum generalnie jeszcze dodatkowo z oddziałami integracyjnymi. I taka właśnie jest historia mojego działania, jeżeli chodzi o edukację medialną. Wcześniej, jeszcze zanim zdecydowałam się poprowadzić tą klasę, współpracowałam z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie uczestniczyłam w projekcie właśnie związanym z edukacją medialną i byłam regionalnym liderem edukacji medialnej wspólnie z koleżanką, ponieważ Śląsk jest dość gęstym miejscem, jeżeli chodzi o szkoły, w związku z czym dzieliłyśmy ten rynek między siebie. A w sumie było nas 17 osób w całej Polsce, które właśnie koordynowały działania edukacji medialnej w Polsce. Ale jakby dość o mnie, chciałabym przejść już pokrótce do tego, jaki jest cel serii naszych spotkań, a głównie dzisiejszego, dlaczego edukacja medialna oraz to, czym jest, a czym ona nie jest, bo bardzo często jest może nie tyle mylona, ile utożsamiana z całym szeregiem działań, które owszem są wokół tej edukacji, ale stricte edukacją medialną nie są. I na początek chciałabym poprosić Was, poproszę Cię, Jolu, o udostępnienie tego pierwszego linku, żebyście Państwo albo z pozycji swoich komputerów, albo z pozycji telefonu weszli na stronę www.menti.com i tam będzie link. Myślę, że Jola go udostępni. O właśnie, jest na czacie. I odpowiedzenie, tam są dwa linki. Zajmiemy się na razie tym pierwszym właśnie. Czym jest dla Was edukacja medialna? Bardzo chciałabym, żebyście mi króciutko, pojedynczymi słowami, czy też wieloma krótkimi, żebyście odpowiedzieli na pytanie, z czym Wam się kojarzy, czym jest dla Was edukacja medialna. Oknem na świat, pięknie, super. Nauką o świecie, internetem, mediami. Przekazywaniem informacji. Przekazem wizualnym, uczeniem mediów, odpowiedzialnym korzystaniem, różnorodnością, nauką o świecie, ubogaceniem, przekazem wizualnym, przekazywaniem informacji, uczeniem o mediach, źródłem informacji, rozpowszechnianiem, uatrakcyjnieniem, nauką o nowoczesności, nauką o świecie, dostępem do świata, rozwijaniem kreatywności, super, korzystaniem, świetnie. Rozwijaniem kreatywności, odpowiedzialnością w pewnym sensie, tak.
nauką o nowościach, rozpowszechnianiem. Odpowiedzialnym korzystaniem z mediów. Świetnie. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Świetnie. Super. Bardzo dziękuję. Jolu, pojawił mi się jakiś problem, bo nie wróciła mi. O, Już jest. wraca, już wraca. Sytuacja, dobrze. Okej, dziękuję. Chciałabym też prosić, żebyście Państwo na czacie napisali mi. Jest to dla mnie istotne. Czego oczekujecie po tym cyklu webinariów? Z czym, wiadomo, dowiedziałam się, z czym przychodzicie, czym jest dla Was edukacja medialna, a teraz chciałabym się dowiedzieć, czego oczekujecie. Będzie to dla mnie pewnego rodzaju inspiracją do przygotowania też następnych naszych spotkań i tego właśnie, w jaki sposób, jakie są Państwa potrzeby. Jak przygotować to, w co mogę Państwa wyposażyć? Inspiracji, ok, nowych metod pracy. Urozmaicenia, wprowadzenia nowych metod. Pomysłów na innowacyjne wykorzystywanie. Okej, okay. O informacji. Tak, będę oczywiście dzieliła się z Państwem moimi metodami, moimi pomysłami na lekcje. Świetnie. Ja też jestem zdania, że trzeba własne projekty realizować. Można się wzorować, inspirować pomysłami innych, ale wiadomo, że każdy ma swoje wyobrażenie o tym. Tak samo było ze mną, w związku z czym wiadomo, ja potem w trakcie, jak kolejnych tych 2 lat modyfikowałam i aneksowałam swój program, bo to wszystko tak się głęboko i szybko zmienia, a poza tym też wychodziłam naprzeciw potrzebom samej młodzieży, obserwowałam ich, patrzyłam. Z czym oni się borykają na co dzień, jak gdyby pod ich działania i to, co zaobserwowałam w ich postrzeganiu mediów, ich funkcjonowaniu na co dzień, to też dawało mi inspirację do tego, w jaki sposób dalej podążać w tym kierunku, jak zmieniać mój ten wstępny projekt po to, żeby w lepszą wiedzę ich wyposażyć i bardziej przygotować ich do funkcjonowania we współczesnym świecie, w współczesnej rzeczywistości, żeby po prostu też zadbać o ich bezpieczeństwo takie no nie tylko medialne, ale przy okazji i szerzej pojęte. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję.
Bardzo Państwu dziękuję za to, że napisaliście, jakie są Wasze oczekiwania. No to idźmy dalej. Dlaczego edukacja medialna? No i niestety, pierwszy punkt, bo to zadanie na wczoraj, jest coraz bardziej aktualny, co niestety pokazuje nam nasza rzeczywistość. Po pierwsze dlatego, że tak, świat poszedł do przodu ze wszystkim, a my nie do końca jesteśmy z nim na bieżąco i nie do końca za nim podążamy. I tak się dzieje również nie tylko w przypadku nas dorosłych, ale również w przypadku, a może zwłaszcza w przypadku młodzieży, bo chociaż oni są już takimi, jakby to powiedzieć, zwierzętami medialnymi, bo oni się już urodzili w tej medialnej rzeczywistości, ale im się wydaje, że oni ogarniają. Oni twierdzą, że oni wszystko świetnie ogarniają, natomiast rzeczywistość pokazuje, że to jest tylko ich takie pobożne życzenie i może technologicznie oni są bardziej od nas do przodu, a przynajmniej od większości z nas, natomiast w pozostałych sferach pozatechnologicznych to im się tylko wydaje, że ogarniają. Przede wszystkim edukacja medialna jest narzędziem budowania wizerunku publicznego i to trzeba im bez przerwy powtarzać i na to ich uczulać i uwrażliwiać, bo oni o tym nie pamiętają. Oni jakby nie patrzą przez ten pryzmat. Przede wszystkim dlatego też jest to zadanie na wczoraj, bo nasz dorobek pedagogiczny jest bardzo bogaty, natomiast my z niego nie korzystamy. Nie korzystamy tak, jak powinniśmy korzystać. Może też często nie mamy odwagi z niego korzystać. Przynajmniej jest mnóstwo takich świetnych nauczycieli z bardzo bogatą wiedzą, z bardzo bogatymi doświadczeniami, którzy no, trochę się boją. Może tego, że technologicznie są w trochę gorszej pozycji, może tego, że nie nadążą, może dlatego, że młodzież jest i dzieci nawet mniejsze są od nich bardziej technologicznie zaawansowane. Przede wszystkim mam takie wrażenie, że dzisiaj patrząc na poziom szkolny, edukacja medialna przypomina trochę ruch oporu, opozycję, tylko dlatego, że brak zorganizowanej i regularnej armii. Tak trochę po wojskowemu się do tego odniosę, bo generalnie teraz, właśnie teraz najbardziej potrzebujemy, nauczania problemowego, a nie podawczego. I po to, żeby nasza szkoła i to, w jaki sposób my traktujemy naszą, no chyba misję, powinno być właśnie to poświęcone edukacji medialnej i temu, że powinniśmy wyposażać właśnie uczniów za pomocą metody rozwiązywania problemów, a nie podawania gotowego materiału albo gotowych rozwiązań. To oni sami powinni do tego dochodzić, oczywiście przy naszym wsparciu. Przede wszystkim media, które już od wielu, wielu lat są obecne w naszym życiu codziennie, one nas zmieniły i ukształtowały taką nową wrażliwość poznawczą. I tą nową wrażliwość poznawczą powinniśmy też przekazywać naszym uczniom. Jest to ważne. Dlaczego to nie jest tylko dla uczniów? I kto tak naprawdę powinien zajmować się edukacją medialną? No generalnie, tak jak z procesem wychowania, powinno to być obowiązkiem czy zadaniem rodziców, domu rodzinnego, ale wiadomo, jak to wygląda. Obserwujecie to na pewno na co dzień wśród waszych uczniów, bez względu na etap edukacyjny, bo generalnie dzisiaj przecież środki komunikacji pod tytułem, nie wiem, tablet, laptop czy smartfon, no to już od najmłodszych lat to dziecko w łapce trzyma i się nim posługuje. Przede wszystkim
szkoła wspiera, wspomaga rodziny, więc jeżeli zajmiemy się edukacją młodzieży i dzieci, to przy okazji jeszcze wesprzemy rodziców również w tym zakresie ich edukując, bo generalnie gdzie jest napisane, że oni mają obowiązek wiedzieć, tak? Oni zajmują się wychowaniem, wspieraniem swoich dzieci, natomiast nie są specjalistami w każdej dziedzinie i naszą rolą jest ich w tym procesie wspierać. No i oczywiście, bo naszym obowiązkiem jest, czyli cztery punkty: świadomym, aktywnym, selektywnym i krytycznym odbiorcą. A skoro my, to uczymy tego również naszych uczniów, po to właśnie, żeby przede wszystkim punkt pierwszy, według mnie bardzo, bardzo istotny, być świadomymi. Bo to tak jak w tym znanym już powiedzeniu, że niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności. Więc chodzi o to, żeby przede wszystkim ich w tą wiedzę wyposażyć. No i w tym momencie dochodzimy do tego, czym jest edukacja medialna? Sztuką mądrego korzystania z mediów. Co to znaczy mądrego? To znaczy właśnie z kolei wracamy do tego punktu, czyli świadomego, krytycznego, czyli nie opieramy się tylko na jednym, ale sprawdzamy. Nie ufam, więc sprawdzam. Kiedyś wiadomo, były encyklopedie, wersje wszystkich mediów papierowe. I one były generalnie pewne. Dzisiaj, jako pracownik biblioteki szkolnej, nauczyciel bibliotekarz, wielokrotnie spotykałam się z tym, że jak w przypadku weryfikacji informacji polecałam sprawdzać w wersji papierowej, no to był problem. Ja w tym momencie mówię, to teraz weź encyklopedię z półki i sprawdź, czy to się zgadza. Ale jak mam sprawdzić? Po prostu korzystanie z papierowych wersji to był problem. W związku z czym, jeżeli już odwołujemy się tylko i wyłącznie do mediów elektronicznych jako źródła wiedzy, to nauczmy ich selekcji informacji. Edukacja jest też medialna po to, by traktować ją jako pomoc, jako wsparcie do poznawania wiedzy o świecie i przede wszystkim prawdy, którą właśnie sprawdzamy i weryfikujemy. I to, do czego odniosłam się wcześniej, czyli że właśnie wspomaganie i edukacja nie tylko młodzieży, ale również rodziców i całych rodzin, wielopodmiotowe zadanie społeczne zarówno nauczycieli, jak i, a może przede wszystkim rodziców. Edukacja medialna jest też narzędziem zmiany ekonomicznej, kulturowej czy też społecznej. I co jest ważne, żeby w tym świecie medialnym funkcjonować, musimy też nauczyć się, jakim językiem posługują się media. Bo jak go poznamy, to wtedy łatwiej będzie nam odróżnić prawdę od fałszu. I w tym momencie dzieci, uczniowie nauczą się rozpoznawać, czy są wkręcane w jakieś informacje, czy też te informacje są prawdziwe i mogą im zaufać. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o tym wielopodmiotowym zadaniu społecznym, to zastanówcie się Państwo, czy ciągle przywiązujecie wagę do słowa, czy tylko do obrazu? Jak to jest? Czy jeżeli sięgacie po papierowe wersje gazet bądź też elektroniczne, czy przeglądacie tylko tytuły, czy też zadajecie sobie trud przeczytania na przykład jednego, dwóch czy trzech artykułów, zastanowienia się nad nimi, wyciągnięcia wniosków, czy jak siadacie wieczorem po ciężkim dniu pracy i odpalacie telewizory, czy planujecie wcześniej, ok, dzisiaj obejrzę sobie to i to, bo to mnie interesuje, czy po prostu siadacie przed telewizorem z pilotem w ręce i z kanału na kanał, tu jest to, a tego już mi się nie chce oglądać, a to lecę dalej, biorę następny profil, następny kanał. Czy skupiacie uwagę na jednym konkretnym programie, filmie, reportażu i tak dalej.
Bo często jest tak, że my mamy pretensje do uczniów, że nie potrafią się skupić na jednej rzeczy, że skaczą z tematu na temat, że ciężko im skupić się nad zadaniem od A do Z. I teraz zadajmy sobie pytanie, na ile my jesteśmy w stanie to zrobić, chociażby siedząc przed telewizorem. Bo ja czasami łapałam się na tym, że właśnie tak jest, że miałam jakby zarzuty w stosunku do uczniów, że robią tak, a nie inaczej, ale potem przychodziła do mnie taka refleksja, chwila, moment, ale ja przecież też tak robię. I trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest, z jakiego powodu tak się dzieje. Czy dlatego, że nic mnie nie interesuje i nie potrafię skupić się na jednej rzeczy, czy też dlatego, że to, co przeglądam, nie oferuje mi nic, co mnie by zainteresowało. A jeżeli tak, to dlaczego? Czy może warto zaplanować zwykłe wieczorne oglądanie telewizji, czy słuchanie muzyki, czy cokolwiek i czymkolwiek się zajmujemy w wolnym czasie? Czym edukacja medialna nie jest? Na pewno nie jest edukacją dziennikarską. Bardzo wiele osób utożsamia edukację medialną z jednej strony właśnie pisaniem blogów, istnieniem w mediach społecznościowych i tworzeniem tam różnych postów i pisaniem właśnie blogów. Nie jest też edukacją informatyczną i informacyjną. Bo wiele osób też utożsamia to, a edukacja medialna, dobra, to jest internet, to są te wszystkie portale i tak dalej, i tak dalej. I wiele na początku, jak podejmowałam właśnie działania związane z edukacją medialną, to wielu uczniów w ten sposób mi odpowiadało. I dopiero po czasie, po tym jak opowiadałam im o tym, i podawałam przykłady, to dopiero wtedy było, a to jak to, to nie tak, to nie jest to, owszem, jest jako element, natomiast nie jako definicja edukacji medialnej. I o tym trzeba pamiętać i przekazywać to również uczniom. Czy do tego momentu jakieś pytania, uwagi, coś chcieliby Państwo dodać, zapytać? Jest to taka przerwa na właśnie pytania, uwagi czy wątpliwości. Jeżeli chcieliby Państwo o coś w tym momencie zapytać, to bardzo proszę. A właśnie tu już są odpowiedzi. Obraz, tytuł, czasem treść, jeśli mnie zainteresuje. Zależy, czy tytuł jest chwytliwy, super. Właśnie, zależy, czy tytuł jest chwytliwy dla mnie. To jest też informacja dla nas, jakby tworzących zajęcia w oparciu o edukację medialną, o czym też będzie w ciągu naszych późniejszych spotkań, że właśnie, jeżeli tytuł jest chwytliwy, czyli chwytliwość tytułu powoduje, że w coś wchodzimy albo nie. I to też jest dla nas informacja, jak potem przekazywać uczniom dalsze ich działania z mediami albo to, w jaki sposób oni reagują na pewne rzeczy. Że załóżmy, sam tytuł powoduje, czy oni przeczytają dany artykuł, czy nie. Że ten tytuł już to tak jak z reklamą, albo w tą reklamę idę i ona mi się na tyle spodobała, że idę i kupuję ten produkt, a jak jest słaba reklama, dla mnie przynajmniej, to w ogóle przełączam na inny kanał, bo mnie to nie interesuje. W związku z czym to też właśnie proponuję przy planowaniu jakichś działań zaczynać od siebie, czyli co na mnie działa i sprawdzić, czy to działa na młodzież, na dzieci, bo generalnie to nie ma znaczenia, bo podobno najlepszym odbiorcą reklam są właśnie te najmłodsze dzieci. Badania pokazały, że one właśnie
Potem naciągają rodziców na zakupy, bo dana reklama im się spodobała bądź nie. Świat reklam to również świat mediów. O tym też będziemy mówić w czasie naszych kolejnych spotkań, bo to jest też bardzo ciekawe i można bardzo fajnie z dzieciakami rozwijać, właśnie zaplanować zajęcia skupione wokół reklamy, żeby pokazać im pewne mechanizmy, a tym samym nauczyć, w jaki sposób generalnie to wszystko funkcjonuje. To też jest bardzo, bardzo istotne. Dobrze, to skoro wszystko jest jasne i nie ma pytań, to przejdźmy dalej. Właśnie. I tutaj dochodzimy do tego hasła pod tytułem i właściwie definicji media literacy. Cóż to takiego? Czyli kompetencja medialna, inaczej też zwana alfabetyzacją. Niektórzy mylą z analfabetyzmem, z tym się też spotkałam, dlatego o tym mówię. Ale właśnie ta zdolność do tej komunikacji, kompetentnej komunikacji we wszystkich formach przekazu. I to, że powinno to być świadome korzystanie, czyli rozumienie, krytyczna analiza, krytyczna ocena przekazów wszystkich słownych, wizualnych, dźwiękowych, bo bardzo istotne jest to, że każde medium ma swój język. Tak jak każdy język jest mass medium, to właśnie każde mass medium ma swój język. Tymi językami może być telewizja, film, radio, teatr, kino czy muzeum. I to jest właśnie ta nowa postać tej tradycyjnej, którą większość z nas, mówię większość, mam tu na myśli starych belfrów, którzy wychowani byli jeszcze w czasach, kiedy o komórkach się nie śniło, a co dopiero o komputerach. I ta właśnie nowa postać poszerzona o język mediów. Tutaj mała taka moja dygresja. Ja konstruując swój program edukacji medialnej, czyli wychowania do mediów, właśnie zajęłam się wszystkimi mediami. Czyli nie skupiłam się tylko na nowych mediach. Dla mnie istotne było to, żeby połączyć wychowanie do mediów właśnie w dzisiejszych współczesnych czasach związanych z rozwojem nowych technologii, żeby nauczyć młodzież połączenia, wykorzystywania, poznania wszystkich mediów. Nie tylko skupić się na nowych mediach, ale właśnie telewizja, film, radio, teatr, kino czy właśnie muzeum. Ponieważ mnóstwo projektów właśnie realizowaliśmy w związku z filmem, w związku z teatrem, z kinem czy właśnie z muzeum. I o tym będę opowiadała w czasie naszych kolejnych spotkań, po to, żeby właśnie postarać się zainspirować, dostarczyć Państwu inspiracji do tego, w jaki sposób można to robić. Jak to się sprawdziło u mnie? Myślę, że to, że było to gimnazjum, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ z tego co wiem, z tych moich inspiracji korzystali również nauczyciele szkół podstawowych, w związku z czym wiek czy etap edukacyjny nie miał tutaj znaczenia. Wiadomo, wtedy środki dostosowywało się do poziomu wieku, natomiast generalnie wiele moich koleżanek i kolegów wykorzystywało jakby moje pomysły po to, żeby nauczyć swoich mniejszych uczniów właśnie funkcjonowania w tym współczesnym świecie, nie tylko w świecie nowych mediów elektronicznych, ale i tych tradycyjnych, które znane i są od lat i funkcjonują cały czas i bardzo dobrze, oby nigdy nie zniknęły, bo jest to bardzo ważne i można wspaniale wszystko to połączyć po to, żeby nauczyć się tego właśnie języka, żeby poznać język każdego medium
rozumieć go we właściwy sposób, a to pozwala na to, żeby właśnie być tym świadomym, analitycznym, krytycznym odbiorcą i móc lepiej zrozumieć to, co nas otacza, to, z czym mają do czynienia młodzi ludzie na co dzień. Zresztą nie tylko młodzi, bo przecież my wszyscy, nam również zdarza się często dać się wkręcić w jakieś informacje, w przekazy medialne, w pośpiechu, ponieważ no, żyjąc w pośpiechu, łatwiej dać się w coś wkręcić, bo dopiero później przychodzi czas na jakąś refleksję, a tej refleksji właśnie musimy też nauczyć naszych uczniów już właściwie od samego początku edukacji, bo im wcześniej ich tego nauczymy, tym łatwiej będzie im potem rozwijać te kompetencje po to, żeby już potem być w późniejszym wieku świadomym odbiorcą, wyedukowanym. I właśnie, kładziemy bardziej nacisk na cele niż na środki dydaktyczne. Owszem, te środki powinniśmy bardzo starannie dobierać, ale skupiać się na tym właśnie, jaki jest cel tego, co robimy i jakiego odbiorcę chcemy wychować. Czy ma to być ktoś, kto będzie bezrefleksyjnie siedział z nosem w telewizorze, przed telewizorem, czy będzie siedział przed ekranem komputera i tylko przeglądał, mówiąc kolokwialnie, scrollował ekran mediów społecznościowych, czy nauczymy go świadomie wykorzystywać media społecznościowe w celach edukacyjnych. Pamiętam czasy, kiedy bardzo głośno i szeroko mówiło się zresztą chyba cały czas się mówi, o zakazie używania telefonów komórkowych w szkole, o tym, że Facebook powinien być od 16 roku życia, bo jest szkodliwy i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy moja klasa w gimnazjum, w klasie pierwszej nie miała jeszcze 13 lat, no to był problem. Na początku musieliśmy poczekać, aż oni wszyscy te 13 lat ukończą, bo nie wszyscy mieli skończone, bo ja komunikowałam się z nimi za pomocą grupy na Facebooku. Na tym Facebooku też miałam założoną grupę klasową do celów komunikacyjnych, ale również profil klasy, na którym chwaliliśmy się tym, co robimy, w jakich projektach bierzemy udział, jakim materiałem zajmujemy się na poszczególnych lekcjach. I nie zapomnę sytuacji, kiedy na zebraniu rodziców poinformowałam ich o tym, że taki mam plan, ponieważ wiem, że dzieci nie odbierają maili. To nie jest forma, którą się kontaktują. Natomiast wystarczy, że brzdęknie im powiadomienie z Messengera w kieszonce, natychmiast wiadomo, o co chodzi, a ja mam też potwierdzenie, że tą wiadomość otrzymali, więc nie mogą mi powiedzieć, że nie odczytali maila, czego ja nie jestem do końca w stanie sprawdzić. Tylko widzę, pojawia mi się, kto tą wiadomość zobaczył, w związku z czym, jeżeli informuję ich o czymś, co będzie miało miejsce, czy że trzeba coś przygotować na zajęcia, to oni są o tym poinformowani i wszystko wiedzą. No i wtedy niektórzy rodzice nie byli specjalnie zadowoleni. Ja powiedziałam, ja rozumiem, ja to szanuję, nie będę nikogo do tego zmuszać, natomiast pytanie takie, czy ktoś z uczniów udzieli informacji córce, synowi o tym, że dane rzeczy trzeba przygotować. Poinformowałam też, że mamy zajęcia z działań właśnie w mediach społecznościowych i uczymy się tego, w jaki sposób zabezpieczać swoje profile, w jaki sposób w tych mediach funkcjonować po to, żeby były one bezpieczne. I w momencie, kiedy zaczęłam edukować w tej kwestii rodziców, ten Facebook przestał być problemem. Poinformowałam ich również o tym, że gdyby nie to, co dzieje się na Facebooku i informacje, które z niego czerpię, ta klasa by nie powstała, bo taka jest prawda,
że to właśnie całe to moje zainteresowanie edukacją medialną i tym, w jaki sposób można ją realizować, jakie projekty można robić, mnóstwo inspiracji czerpałam właśnie stąd, jak również z informacji, które wiele szkoleń, konferencji pojawia się właśnie na Facebooku i też stąd można czerpać świetne informacje i świetnie się na tym Facebooku właśnie edukować w obszarze krytycznego odbioru informacji, sprawdzania pewnych rzeczy, a nie tylko zamieszczania postów, ale też to, że mój profil był profilem otwartym dla uczniów, dopingowało mnie i dyscyplinowało mnie do tego, żeby uczyć przede wszystkim siebie tego, że trzeba się zastanowić, co tam wrzucam i co udostępniam, bo uczniowie mogą to przeczytać, ale również pokazywało im, że inni to widzą i mnóstwo lekcji poświęciliśmy, mnóstwo właśnie zajęć temu, żeby nauczyć się w tych mediach być. I to też było dla mnie bardzo istotne, ponieważ tak jak mówię, im się wydawało, że ogarniają, natomiast potem rzeczywistość pokazywała, że tak nie jest. I to właśnie jakby odpowiedź na pytanie, jakiego odbiorcę chcemy wychować. Ja mnóstwo zajęć poświęciłam na to, żeby pokazać im, udowodnić im, że nie ogarniają, bo w teorii ja im powiedziałam, teorię macie na szóstkę. Natomiast oni mówią, nie, my tak nie robimy. Omawialiśmy takie przesadzone, mówiąc nawet po młodzieżowemu, przegięte profile stworzone na potrzeby właśnie nauki. I oni świetnie, świetnie je określili. Powiedzieli, co im nie pasuje, co jest fałszem, co nie wzbudza zaufania i na jakiej podstawie to stwierdzili. I w tym momencie ja mówię, dobrze, ja mówię, to wyciągacie telefony, proszę odpalać swoje profile. I teraz porównajcie swoje profile, swoje ostatnie posty z tym, o czym przed chwilą mi powiedzieliście. No i wtedy miny zrzedły. I to była dla nich najlepsza nauka. Na własnym przykładzie pokazanie właśnie, gdzie się robi błędy i w jaki sposób też mogą być postrzegani. Ale tak jak mówię, o tych projektach będę mówić później, żeby pokazać właśnie, w jaki sposób można z nimi pracować. Właśnie to jest ten cel, o którym mówiłam, czyli kształtowanie postaw. To, w jaki sposób oni będą wyedukowani, w takiej pozycji ustawi ich jako tych odbiorców i pokaże i nauczy ich, przestrzeże przed tym, w jaki sposób mogą być ich działania postrzegane przez innych. I właśnie dokonywanie mądrych, wartościowych wyborów, a przez to właśnie, jeżeli nauczą się tej medialnej mądrości, poznają zagrożenia, to pozwoli im uniknąć właśnie takich wpadek przy jakby budowaniu własnego wizerunku na co dzień. I co jest bardzo istotne, żeby nauczyć ich, w jaki sposób samodzielnie rozpoznawać zagrożenia, głównie właśnie w sferze mediów społecznościowych, ale nie tylko, bo właśnie ten fałsz medialny i wiara w to, w każde słowo, które się przeczyta, też powoduje pewne zagrożenia, bo wpuszcza ich w sytuacje, w które oni gdzieś tam nieświadomie wchodzą, wierząc w to, co przeczytali bądź usłyszeli z mediów. I teraz chciałabym pokazać, to zresztą będzie i w nagraniu, i w materiałach udostępnionych, grupy strony na Facebooku, które dla mnie zawsze były inspiracją, czyli edukacja medialna i cyfrowa. Stamtąd również można, jest to kopalnia inspiracji. Edukacja medialna Śląsk, która informuje o wielu ciekawych inicjatywach.
jak również na stronie zarówno facebookowej, jak i internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej w Zakładce Edukacji Medialnej oraz dużo informacji i publikacji jest na stronie Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz na stronie Edukacji Medialnej. Tam znajdziecie Państwo mnóstwo inspiracji, mnóstwo podpowiedzi, wskazówek, jak można pewne rzeczy robić, mnóstwo rzeczy do wykorzystania. To jedna rzecz. I zanim jeszcze powiem o kolejnej rzeczy, to tu będzie na koniec również link do Mentimetera i podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, bo chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Coś, co nie do końca jest utożsamiane z edukacją medialną, ale dla mnie było bardzo, bardzo ważne, to właśnie takie rozwijanie kreatywności i połączenie tego rozwijania kreatywności i zbudowanej wokół tego trochę edukacji artystycznej właśnie z mediami, zwłaszcza z mediami współczesnymi, z mediami społecznościowymi. I jakby pochwalenie się, w jaki sposób można poprzez różne projekty połączyć działania takie tradycyjne z upowszechnianiem ich w mediach, czyli jakby promowaniem swoich działań, czy działań samej młodzieży, która działała jakby pod moim kierunkiem, zainspirowana w pewien sposób przeze mnie. Właśnie połączenie tego, co robią w realu tradycyjnie, tradycyjnymi metodami i upowszechnienie tego, promowanie siebie, mądre promowanie siebie właśnie w mediach społecznościowych. Nie widzę tej grupy strony ze Śląska. Zaraz ja się cofnę do slajdu. Edukacja medialna Śląsk? Zaraz sprawdzimy, ale powinna być, bo z tego co wiem, nie została zlikwidowana. Jak sobie już wpisuję. Momencik. Edukacja medialna Śląsk jest. Aha, bo tu jest grupa prywatna. Okej, przepraszam. Ale to jest grupa prywatna i zawsze można poprosić o dołączenie do tej grupy. Ja jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo być może. Sekundeczkę. Okej. Ja już piszę Państwu na czacie, bo jest jeszcze jedna grupa. Ja ją co prawda troszkę zaniedbałam, ale skoro podjęłam się poprowadzenia tego cyklu webinariów, o, przepraszam. To będę, że tak powiem, teraz bardzo mocno nad nią pracować. To jest druga grupa i to jest grupa publiczna. Jeszcze, znaczy tak, mam jeszcze stronę, której nie chciałabym podawać, zaraz powiem dlaczego, bo nie chciałabym uprzedzać tego, o czym będę mówiła na kolejnych naszych spotkaniach. Natomiast potem oczywiście, jeżeli uznam, że już nie będę z niej korzystać w trakcie naszych następnych spotkań, to podam ją Państwu, ponieważ to jest strona, która jest stroną działań mojej klasy. Ona cały czas jeszcze z tego, co widzę, jest odwiedzana. Natomiast ponieważ będę chciała się nią posiłkować i materiałami, które tam zawarłam, to nie chciałabym jakby wychodzić przed szereg i pokazywać Państwu coś, czym będziemy się za miesiąc czy dwa zajmować, w związku z czym jeszcze troszeczkę z nią poczekam.
Ponieważ, tak jak mówię, my chwaliliśmy się naszymi działaniami w mediach i to nie tylko w mediach nowych, ale również tradycyjnych. Znaczy, nasze działania były zauważone, ponieważ my działaliśmy na każdym polu medialnym. Tradycją naszego gimnazjum było to, że te klasy artystyczne na koniec gimnazjum miały takie swoje projekty końcowe. Był arte projekt, ponieważ były klasy integracyjne z arteterapią, były klasy aktywności twórczej i to był CAT projekt. I był też media projekt, projekt mojej klasy na koniec trzeciej klasy gimnazjum. Miałam to niebywałe szczęście mieć bardzo fajną młodzież, bardzo zdolną. Jeden z moich uczniów napisał sztukę, którą oni wystawili na deskach Teatru Rozbark w Bytomiu. I to był projekt końcowy. Oni sami ją napisali, nie mieliśmy żadnych środków dofinansowania. W związku z czym młodzież o wszystko zadbała sama. Sama zaprojektowała sobie stroje, sama zrobiła bardzo prostą scenografię, sama wybrała muzykę, była grupa odpowiedzialna za charakteryzację. No i pojawiła się lokalna gazeta na tym naszym wydarzeniu i nawet popełniono artykuł na temat właśnie naszej klasy. No szkoda tylko, że był to jeden jedyny rocznik, bo tak jak mówię, kolejnego nie pozwolono nam jakby otworzyć. No ale cóż, w takich czasach przyszło nam żyć. Ja poproszę Państwa teraz jeszcze na koniec, ponieważ powoli zbliżamy się do końca, a wiem, że Jola chciała jeszcze coś powiedzieć. Tu jest drugi link, który bardzo poproszę, żeby Państwo uruchomili. To również będzie dla mnie informacja na temat dzisiejszego spotkania. Tak jak mówię, to jest wstęp, to jest po to, żeby zacząć przygodę z edukacją medialną. Natomiast już konkrety w trakcie naszych kolejnych spotkań i tam już gotowe inspiracje i projekty, które robiłam, i troszkę też takiej, może nie merytorycznej wiedzy, bo ja nie chciałabym się tutaj za bardzo wymądrzać, bo też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób można to robić, czego się nie bać, czuję niedosyt. No, dziękuję bardzo, jest mi niezmiernie miło. Zapewniam, że będzie tego dużo więcej. Cała ta moja przygoda z edukacją medialną i z gimnazjum po jego upadku spowodowała to, że ja nie mogę się odnaleźć w nowej rzeczywistości i w tym momencie, tak jak już w moim bio było, przeniosłam się w sferę edukacji pozaformalnej, ponieważ to wszystko, co robiłam w trakcie gimnazjum, mogę realizować w Młodzieżowym Domu Kultury i poprzez różne projekty, głównie Erasmusa. Bo jakby e-twinning nie obejmuje instytucji pozaszkolnych. Czekam na więcej, ciekawość, dużo nowej wiedzy. Dziękuję uprzejmie. Nowe inspiracje, super inspiracje, myślę, dopiero będą. Także to tak jak mówię, to był dopiero wstęp, a reszta konkretów będzie później. Z tego, co wiem, spotykamy się, myślę, że Jola przypomni, 17 marca, w środę tym razem. Także myślę, że wiedząc, jakie są Państwa oczekiwania, to będziemy systematycznie będę starała się troszkę takiej, nazwijmy to, wiedzy, a więcej inspiracji, bo tak jak mówię,
odwołuje się cały czas do tego, żeby odejść od podawania materiału, a bardziej inspirowania i zachęcania do tego, żeby działać dalej. I tych inspiracji, mam taką nadzieję, będzie dużo, a inspiracje, tak jak przynajmniej w moim przypadku było, można czerpać naprawdę zewsząd. Prosiłabym też, żebyście byli Państwo uprzejmi napisać mi na czacie jedną rzecz, bo planowałam zrobić też im taką jakby zajawkę czy wstęp do selfie. Nie wiem, jak u Państwa z tym problemem, natomiast wiem, że ja jak zaczęłam pracę z tą klasą, a jeszcze wcześniej, jak obserwowałam gimnazjalistów, to temat selfie wywoływał u mnie po prostu gorączkę i ból głowy. Dostawałam naprawdę szewskiej pasji, jak widziałam, zresztą do tej pory mi to zostało. I próbowałam to działanie selfie przekuć bardziej merytorycznie. I zrobiłam kilka zajęć na ten temat, więc jeżeli są Państwo zainteresowani, to proszę mi po prostu na czacie napisać i ja wtedy również jakąś część webinarium przygotuję pod tym kątem. Już pewnie dla starszej młodzieży, ale myślę, że jak taka powiedzmy sobie 4-5, bo oni też już biegają i selfie sobie robią, to myślę, że też im się przyda, a pokażę im to selfie trochę z innej strony, może takiej trochę bardziej, nazwijmy to, mądrej. Także ja w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Spotykamy się za miesiąc, a ja oddaję głos Pani Joli. Już do Państwa wracam. Dziękuję pięknie wszystkim i do zobaczenia i usłyszenia. Dziękujemy serdecznie Małgorzato za to webinarium wprowadzające w temat edukacji medialnej. Tak jak Pani Małgosia wspomniała, będziemy się widzieć dokładnie, no nie dokładnie, prawie za miesiąc. Wstępnie ustaliłyśmy datę na połowę miesiąca, więc proszę obserwować najlepiej naszą stronę etwinning.pl, bo tam na 2 tygodnie przed wydarzeniem pojawi się informacja o rejestracji na dane wydarzenie. Tutaj jeszcze sporo linków od Gosi, jeśli chodzi o inspiracje. To wszystko Państwo znajdą na naszej grupie Doskonalenie Zawodowe z eTwinning. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcamy do tego, aby pisać na czacie. Gosia jest cały czas z nami, więc będzie ewentualnie Państwu odpisywała. A ja pozwolę sobie jeszcze te kilka minut poświęcić na takie rzeczy techniczno-organizacyjne, tak jak na starcie. Jest również kontakt do Pani Małgorzaty mailowy, można wyszukać ją na Facebooku, więc jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to wszystko znajdziecie Państwo w naszej prezentacji. A prezentacja, tak jak wspomniałam, będzie udostępniona na grupie Doskonalenie Zawodowe z eTwinning. To jest taka specjalna grupa, gdzie dzielimy się prezentacjami z każdego webinarium. Już wklejam Państwu link do tej grupy na czacie. Już tylko proszę mi dać chwilkę, znajdę sobie go. Tam znajdą Państwo prezentację w wersji PDF do pobrania. Będzie już ona dostępna za chwilę po naszym spotkaniu. Jeśli chodzi o nagranie, to tradycyjnie ściągamy je w okolicach końca miesiąca za dany miesiąc, więc będą Państwo mogli obejrzeć nagranie. Jeśli dzisiaj na przykład się spóźnili albo nie będą obecni na kolejnym spotkaniu, to te nagrania będą pojawiać się na naszym kanale na YouTubie eTwinning Polska. Zachęcam do subskrypcji. Będą Państwo wtedy na bieżąco otrzymywać powiadomienia, jakie nagranie już się pojawiło, do jakiego nagrania mogą Państwo wrócić. Jeszcze jedna ważna rzecz, której nie podałam na żadnym slajdzie, ale to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bo jak Państwo pewnie wiedzą, edukacja medialna jest związana z tematem przewodnim eTwinning na rok 2021. Dlatego zdecydowaliśmy się realizować właśnie tą serię. Centrala w Brukseli, Centrala eTwinning w Brukseli uruchomiła już dla Państwa grupę na platformie eTwinning Live. Jest ona prowadzona w języku angielskim, Media Literacy and Disinformation. Zachęcam do tego, aby dołączyć do grupy. Będzie tam bardzo dużo inspiracji i motywacji do działania właśnie w tym zakresie. To taka dodatkowa przestrzeń, gdzie mogą Państwo szukać tej inspiracji poza naszymi webinariami krajowymi.